Niedziela, 16 kwietnia, analiza weekendowa spółek z indeksu WIG20. Na początek Allegro, chociaż no, jedziemy cały czas według tego alfabetu, natomiast pamiętajmy, że waga w indeksach jest zupełnie inna. Teraz pierwszy jest chyba, jak się nie mylę, PKN, potem PKO BP, następnie czołówkę wiem, że jest jeszcze w tej pierwszej piątce, to jest Dino, KGHM, chyba PZU. Ale my rozpoczynamy od Allegro, kolejna biała świeca, delikatny kolejny górny cień, to wszystko przed taką przebitą jak gdyby linią trendu, jednak kierujmy się tutaj na razie tym, że patrząc od strony tej, nazwijmy to, wykresu tego średnioterminowego w ujęciu tygodniowym, no mamy cały czas na razie wyższy szczyt i wyższy dołek. Co prawda teraz tutaj powinniśmy również wyjść i wybijać ten szczyt i powinniśmy iść, natomiast no, ta podaż gdzieś tu się aktywnia, no bo jest wybita linia trendu. Dodatkowo wsparciem stanowi linia szyi tej takiej odwróconej głowy z ramionami, wybita linia tutaj trendu od początku, że tak powiem, notowań Allegro. A więc no to są pozytywne wskazania, a ciężko to idzie. No i zobaczmy na wykres dzienny. Na wykresie dziennym mamy tutaj według mnie do czynienia z jakimś układem, który już zaczyna mocno przypominać wykończony impuls, natomiast impuls, no tak to odbieram, ale sam ten ruch wzrostowy jest na razie korektą tego tutaj pierwszego spadku. Doszliśmy do strefy ostatniego potwierdzonego szczytu w tym spadku, tej największej korekty. No i tutaj powstała zasłona ciemnej chmury. Natomiast patrząc na tą zasłonę ciemnej chmury, to trzeba tutaj też wyraźnie wskazać, że jest też, no powiedzmy sobie, dobrze rozłożony obrót, czyli znacznie większy na wzroście i dużo mniejszy na spadku. A więc no, jest to dość ważny sygnał. Natomiast no, jak każda formacja potrzebuje tutaj potwierdzenia, czyli jeżeli patrzymy na formację świecową, powinniśmy jeszcze dostać kolejną świecę spadkową, która by potwierdziła tę formację odwrócenia. Patrząc na strefy, na poziomy szczytów, dołków, to do zmiany tego kierunku potrzeba tutaj wybicia poziomu 29,62. A więc no jeszcze trochę pozostało, natomiast no jest to niewątpliwie moment, w którym należałoby zaprzestać według mnie myślenia o kupowaniu tych akcji. Zresztą już po tym silnym wzroście to kupno było obarczone dość sporym ryzykiem, ale no jak na razie oczywiście są plusy, natomiast tutaj mamy już pierwszy poważny sygnał, który może świadczyć o wejściu co najmniej w układ korekty, tak, i zejściu do okolic 27 zł. Kolejna spółka to jest Dino. Na Dino mamy objęcie, taki układ objęcia hossy, biała wyraźna świeca wzrostowa i w związku z tym, patrząc na ten tutaj wskazania całego tego ruchu, no to mamy zejście niewybijające ostatniego potwierdzonego szczytu, zbliżone wielkością do tej tutaj korekty, a więc jak na nowo, jak gdyby pojawia nam się szansa na pójście w kierunku tutaj 440-450 zł i kontynuacji tego trójkąta rozszerzającego się. Teraz patrząc na wykres dzienny, tutaj będziemy mieli za chwilę odpowiedź, bo w tym wydaniu, pamiętajmy, tu mieliśmy pełną piątkę, teraz mamy korektę ABC, ale rynek zaczął respektować w piątek, wyraźnie zarespektował zakres overbalansu, czyli tej tutaj poprzedniej korekty, a między tą korektą a tym, co teraz się dzieje, no mamy układ tutaj, nazwijmy, trójkowy, więc jest realne zagrożenie, iż tworzy nam się tutaj korekta pędząca 1:1. No jeżeli uda się wybić tutaj ten szczyt, no to mamy sygnał według mnie potwierdzający tego, że powinniśmy iść w kierunku 450. Oczywiście może nas czekać po drodze korekta, tak, bo to trzeba się z tym liczyć. Natomiast jeżeli teraz rynek tutaj zawróci, no i wybije dołek, no to chyba nie będzie zmił się i całe wzrosty Dino za nami.
Kolejna spółka to KGHM. Na KGHM-ie mamy wyraźną wzrostową świecę i zbliżyliśmy się tutaj do tej strefy, właściwie prawie, że ją musnęliśmy od dołu do strefy oporu. Natomiast to, co najważniejsze w tym szerokim wydaniu, no ten spadek, który miał tutaj miejsce, on nie pokonał tego ostatniego potwierdzonego dołka, czyli jest jak gdyby taką korektą, nazwijmy tego swingu, co prawda głęboką, znoszącą 100%, prawie że, czy niemalże 100%, ale jakby nie było, patrząc od tej strony stref, powinniśmy iść na nowe poziomy szczytów, czyli wybić zarówno tą strefę, wybić linię trendu, wybić ten szczyt. Pierwszym tym etapem, znowu w tym wydaniu teraz tu tygodniowym, będzie wyjście ponad poziom 134,70. A jak to wygląda w ujęciu dziennym? W ujęciu dziennym no, mamy na razie, na ten moment, po zejściu, który no, jakby nie było, ma charakter impulsu, pierwsza, druga, trzecia, czwarta pędząca i piąta. Więc to, co tutaj się na razie wytworzyło, jest układem korekcyjnym do poziomu zniesienia 61,8% tego swingu. I teraz tu jest bardzo istotny moment. Piątkowa świeca jest, ma wyraźny górny cień, jest typowym pinbarem, bo ten cień jest niemal dwukrotnie wyższy od tego korpusu, ale korpus pozostał biały, więc w związku z tym jest szansa na kontynuację. To, co jeszcze zwraca uwagę na zachowanie ostrożności, to ten wzrost obrotu na tej sesji właśnie z tym górnym cieniem. I teraz w przypadku, gdyby rynek tutaj zawrócił, no to mamy do czynienia z układem takiej korekty, no i wtedy należałoby się po wybiciu tego dołka na 115, należałoby się spodziewać zejścia tutaj co najmniej do okolic poniżej 100 zł. Natomiast tak jak mówię, no na ten moment mamy wybicie szczytu i tutaj znowu od tej strony patrząc, no to jest co wygra, a co jest silniejsze, ale tutaj należy pozytywnie spojrzeć na te dwie rzeczy, o których już jedno z nich mówiłem, czyli pozostawienie tego białego korpusu i to, na co jeszcze nie zwróciłem uwagi, a mianowicie luka cenowa. Mamy lukę cenową i ten wzrost obrotu może być potwierdzeniem tej luki cenowej, tak? Czyli to by oznaczało, że zaraz na początku nowego tygodnia powinniśmy atakować maksimum tej świecy z poniedziałku. No jeżeli je zaatakujemy, wybijemy, no to nie ma chyba żadnych złudzeń, że będziemy szli w kierunku 135 i próbowali wybić te 135, a to oznacza, że potem następny przystanek ewentualnie w okolicach 145. Kolejna spółka to PKO SA. Na PKO SA silna biała świeca, mamy potwierdzenie, tak jak na indeksie głównym gwiazdy porannej, spadek był trójką, a więc no, teoretycznie powinniśmy zakładać jednoznacznie, że idziemy atakować ten szczyt, że go będziemy wybijać, a skoro wybijali ten szczyt, no to powinniśmy posuwać się w kierunku 113 zł. Natomiast jedyne co można by, znaczy można by, co no powinno dać nam jeszcze jakiś tam mały element ostrożności właśnie w tym upatrywaniu tego ruchu na te około lizę 115 zł, no to jest fakt, że ten spadek, który co prawda był trójką, tak, ale jednak wyraźnie wybił tutaj ten nam dołek, więc no zawsze te okolice, jak ja to mówię, tej strefy w cudzysłowie, tutaj akurat w cudzysłowie strefy na koronę, ale gdzieś tam przed tym szczytem są dość istotne. Ale na ten moment, jak widzimy, no powinniśmy iść dalej do góry. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to tutaj widzimy wybicie tego ostatniego swingu, a więc to wskazuje, że no mamy układ korekty z pędzącą po środku, no i teraz idziemy, no to co tu, jak to się tutaj rysuje na zasadzie tej korekty tutaj pędzącej, takiego przejścia, korekta, wybicie, powrót do szczytu i dalej do góry, no to wskazywałoby, że tutaj może iść bez większych korekt jednym tchem w kierunku wybijania tych 105-104 zł, po prostu do wybicia tego szczytu. I tutaj no mamy po kolei strefę na 95, potem na 98, które mogłyby wywołać, no bo nikt też nie zaneguje tego jednoznacznie, że nie mamy tej trójki spadkowej mimo wszystko jako fale A, tak, po tym wzroście.
Więc no, tutaj po prostu no, trzeba zachować ostrożność, ale to, co widać na razie na wykresie, to jest wyraźne wskazanie na to, że powinniśmy iść dalej do góry i atakować tutaj poziom tego szczytu. Kolejna spółka to PKN Orlen. No tutaj sytuacja jest nieco inna, to znaczy mamy kolejną wzrostową białą świecę, a więc mamy tutaj tą tendencję wzrostową na wykresie tygodniowym, ale ona cały czas jest tylko akcją niwelującą spadek, który był wybiciem tej tutaj strefy wsparcia, wyjścia z tego trójkąta, który się nam tutaj utworzył. I teraz mamy na razie powrót do tej strefy. No jego kontynuacja, jeżeli nastąpi, no to ewidentnie po trójce powinniśmy mieć atak na szczyty, no i w tym momencie posuwać się co najmniej w kierunku 73 zł. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to widzimy te tutaj podobne, że mamy tutaj spadek impulsem, a więc to, co wszystko tu się dzieje, jest korektą. No i teraz mamy dojście tutaj do tej strefy oporu. No i pytanie, jeżeli rynek przebije tą strefę oporu, no to tutaj też bym dopatrywał się ruchu, gdzie mamy pierwszą pędzącą. Znaczy drugą pędzącą, jako korektę pędzącą, no i w związku z tym powinniśmy silnym ruchem, bez większych korekt, iść i atakować tutaj poziomy tych 68 zł tego tutaj szczytu. Natomiast jeżeli rynek tutaj by zawrócił, no to już będzie duże zagrożenie, że mamy tutaj do czynienia z układem ABC, gdzie B jest pędzącą 1 do 1, no i potem po wybiciu tego dołka byłoby wskazanie jednoznaczne na to, że wybijamy ten dołek i będziemy atakowali poziom 49 złotych. Ale na ten moment na razie mamy tutaj wyraźny trend już wzrostowy, mamy wyższe dwa dołki, wyższe dwa szczyty, odwrotnie, i kontynuacja tego na razie jest jako ten pierwszy podstawowy scenariusz. Zwłaszcza, że nawet w przypadku robienia jakiejś korekty, to jest jeszcze tutaj miejsce do korekty tego swingu, a trzeba sobie powiedzieć, że to, co tutaj spadło do tego wzrostu, no jest tylko niczym innym jak ABC, tak? Także no tutaj jak najbardziej wskazanie na ten nowy szczyt z zachowaniem tutaj teraz wyraźnej ostrożności tu, gdzie się znajdujemy. Kolejna spółka PKO BP, tu podobnie jak na indeksie, jak na PKO SA, potwierdzenie gwiazdy porannej po spadku trójką do strefy wsparcia, która była, no, ten układ tworzył, mógł utworzyć całościową korektę tego pierwszego tutaj silnego swingu. No to daje nam wskazania na to, że rynek ma przed sobą obszar około 5-6 zł, a więc ruch do wybicia tego szczytu i podążania tutaj do strefy oporu, która tutaj no, jest bardzo wyraźną strefą, chciałoby się powiedzieć taką przyciągającą jak magnes, w rejonie około 38-50, niecałe 39. Tutaj w te rejony powinniśmy się, że tak powiem, kierować. Patrząc na to, co tutaj mamy w tym średnim terminie, czyli ta korekta ABC, tutaj z pędzącą po środku, formacja odwrócenia, potwierdzenie formacji odwrócenia, no tym jeszcze jednym elementem wybicie by było tego ostatniego szczytu. I tutaj patrząc teraz na wykres dzienny, no to widzimy, że to, co na razie się utworzyło, jest korektą tego swingu, ale mamy już takie wskazania jak na przykład Alior, jak PKO SA, które wybiło już ten szczyt. No więc trudno tu jest jednoznacznie, że tak powiem, nie brać pod uwagę tego najbardziej prawdopodobnego scenariusza, że za chwileczkę również i PKO wybije tą strefę PKO BP i pójdzie dalej do góry. I wówczas będziemy mieli do czynienia tutaj druga pędząca, a więc fala trzecia, która no spokojnie powinna dojść co najmniej do tych 34, jeśli nie dalej. Potem ewentualnie fala czwarta i jeszcze potem fala piąta, więc to wszystko razem w założeniu powinno nam dawać atak i wybijanie tego szczytu. No i PZU, no tu PZU, dojście do strefy na koronę po tym spadku, ale jak wiemy, no ten spadek tutaj jest inny, bo on jest jak gdyby takim jednolitym. Tutaj nie ma trójki, bo tutaj był ten ostatni szczyt, a więc siłą rzeczy ta strefa na koronę tutaj wywołuje jakieś obawy, ale świece są wzrostowe.
Co prawda dzieje się to na malejącym obrocie, więc dlatego trzeba zachować tutaj tą ostrożność, ale no na razie nie mamy żadnych wskazań, żeby coś złego się działo. Patrząc na wykres dzienny, no też, no albo mamy do czynienia tutaj z pierwszym, to co mnie się wydawało najbardziej prawdopodobne, to przecież mówiłem i przyznaję bez bicia, że mamy pierwszy impuls spadkowy, zejście do 50%, no i na ten moment na razie mamy A, B i C. Tutaj ten swing no, wyczerpuje powolutku znamiona pełnego impulsu z trzecią, z tą falą piątą w tym impulsie jako klin końcowy. No i teraz tutaj w tych rejonach tej strefy, gdyby rynek zawrócił, no to będziemy patrzeli. No, zakres tej korekty odłożony, czyli no, nie powinniśmy tutaj wybijać tej podstawy fali czwartej w tym momencie, bo tutaj tak należy odczytać, że tu ta fala czwarta powstaje na tym górnym cieniu i na tych dolnych, a więc tutaj tych okolic 35-50 nie powinniśmy wybijać, natomiast jeżeli je wybijemy, no to mamy do czynienia wtedy dość poważnie, zaczyna się dziać w kwestii, że jednak faktycznie impuls spadkowy, korekta i teraz nowy impuls, który będzie nas ciągnął no na początek co najmniej na poziom 29-50, a docelowo nawet bym przypuszczał, że i może być 25, ale tak jak mówię, no na razie idziemy wzrostem i trudno tutaj coś powiedzieć, że mamy nagle spadać, tak? Tu trzeba zachować ostrożność. Niewątpliwie na pewno w tym miejscu kupowanie tych akcji to jest no, nieporozumienie. I na koniec jeszcze jedna spółka, o którą bodajże Sławek prosił. Kongor, no jak widzę, tutaj jak widać jest silny trend wzrostowy, ja tutaj może zmniejszę ten ekran, zobaczmy, tutaj mamy taką silną strefę, tu była korekta, poszliśmy, potem spadek, tu znowu korekta, więc tutaj na zniesieniu 50% tego całego spadku mamy silną strefę oporu i do niej podążamy, więc bardzo prawdopodobne, że będzie tutaj ruch do tych 12 i tu może zadzieje się coś, co nie wiem, być może będzie to elementem, który spowoduje, że to będzie tylko zejście w ramach jakiejś korekty i dalsza kontynuacja. Czy może i odwrócenie, ale no, na ten moment jeszcze jest tutaj miejsce do wzrostu. Jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to tutaj jak widzimy, pierwsze ostrzeżenie tak naprawdę byłoby dopiero po pokonaniu 8 zł. Natomiast no, takim pierwszym wstępnym może wybicie 9,50, ale cały czas, nawet teraz zejście w dół, no, to jest korekta tego ostatniego swingu. Oczywiście po takich wzrostach no, w tym momencie nie ma okazji do kupowania tego. Nie wiem pod jakim względem Sławek się pytał, być może posiada tego Kongora. I czy go sprzedawać, czy nie, no to też jest jednoznacznie ciężko powiedzieć, bo to wszystko zależy od swoich predyspozycji, od swoich założeń, pytania, gdzie to się kupiło i jak to się celuje. No, tak jak powiedziałem, na razie mamy wyraźny trend wzrostowy i tutaj ewentualnie szykuje nam się możliwość utworzenia większej korekty, tak? No, bo tak jak dopóki nie wybijemy tego dołka, to nawet jeżeli teraz spadniemy, to będzie tylko i wyłącznie korekta tego ostatniego tutaj swingu wzrostowego, a tak jak mówię, miejsce do ruchu tam w okolice tych 12 zł, jak widzieliśmy, jeszcze jest. Do tego weźmy, że te wszystkie korekty tu są jak gdyby zbliżone, więc jak najbardziej to zahamowanie nie musi być potwierdzone i możemy dalej bez większych spadków, większego zejścia w dół iść do góry. No, trend jest wzrostowy, jest zagrożenie wejścia w większą korektę, czy zmiany trendu, no trudno jest mi jednoznacznie powiedzieć, bo to jest za wcześnie, żeby coś na ten temat móc powiedzieć. No jest tu ogólnie pozytywnie dla tych, co mają, aczkolwiek no jest ten stres, co się teraz tutaj wydarzy. No i właściwie nic więcej dodać, nic więcej ująć, no ja tutaj nie potrafię, no bo tak jak mówię, no do kupowania to na pewno nie jest, bo no, to jest za duży wzrost, no nie czarujmy się, oczywiście może iść, bo są jakieś wyjątki, nie wiem, bo tu już jest wzrost na przestrzeni tam powiedzmy roku, jest z 3 zł do 11, no to mamy 300-400%, więc średnioterminowo nie, a krótkoterminowo, no, no co mam powiedzieć, no wydaje mi się, że jest teraz w tej chwili duże ryzyko,
kupowania tego właśnie z racji, że może tu jeszcze przyjść fala C, tak, zejścia. No, też wszystko zależy od tego, jaki ktoś ma swój, nazwijmy w cudzysłowie, system, sposób inwestowania, na co, czym się najbardziej kieruje. I to by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG20.